Hej, witam was serdecznie w kolejnym filmie z serii Sonic Advance 2, w którym zajmiemy się finałowym zonem XX. Dosyć ciekawa nazwa. Więc już w tym zonie musimy rozwalić wszystkie dotychczasowe machiny Eggmana plus jedną nową na końcu. Dajesz Sonic szybciej. A i teraz za bardzo się oddaliłem troszeczkę. Ale dobra, rozwaliśmy w 21 sekund pierwszą maszynę Eggmana, więc jest fajnie. Dobra, teraz lecimy dalej, będzie zaraz kolejna. Co będzie kolejnym bossem? Ten oto niby czołg, na który od razu się nadziałem na dobry początek. Wiadomo, jak to się zaczyna, zazwyczaj dobrze się kończy. Chociaż w moim przypadku ta zasada nigdy się jeszcze nie sprawdziła. Jeszcze raz tą armatę walnąć i teraz... No i rozwaliliśmy w niecałe 30 sekund kolejną maszynę Eggmana. Normalnie się męczyliśmy z nimi około minuty. Jak na razie mamy bardzo dobry czas. Dobra, i teraz boss, na którym zajdzie nam troszeczkę czasu. Czyli znowu te złe tarcze. Dobra, na początek porozwalajmy te armatki. Bo one mogą nam troszeczkę przeszkadzać. Ajajaj, za daleko byłem. Za blisko poszedłem, żeby wskoczyć. To już mniejsza wow z wynikiem. Dobra. Udało nam się walnąć po raz pierwszy Eggmana. Aj, co jest? Nadzieję się po kolei na wszystko, co Eggman w moją stronę wyśle. No, ale tutaj przynajmniej kombosik, dwa uderzenia. A teraz tutaj wskoczymy i ostateczny cios. Tutaj te machiny są nieco słabsze niż kiedy pierwszy raz z nimi walczyliśmy. Więc biegnijmy dalej, pokonać kolejną machinę. Kolejną machiną będzie znowu ta z bombami. Udało się wskoczyć. Przez to kształtowanie terenu ta walka z tym bossem jest dosyć trudna. Ale tu udało mi się doskoczyć bez tej jakby kładki. Co jest? Biegnijmy. Dobra, nie ma czasu. Jeszcze jest jeden boss oprócz tego. No, dobra. Rozwaliliśmy kolejną machinę Eggmana. Pięknie się sypie. Eggman ucieka, wraca się do kolejnej maszyny. Teraz będzie znienawidzony przeze mnie boss, na którym traci się najwięcej czasu. Na początek najlepiej jest rozwalić tą armatkę. Wystarczy ją tylko dwa razy uderzyć. Co jest dobre. I teraz musimy chyba ze cztery razy uderzyć Eggmana. Poprzednio w tej maszynie był Knuckles, a teraz jest Eggman. Dobra, na tą rękę to trzeba uważać. I to bardzo. Może być niezwykle niebezpieczna.
Aj, nie, nie udało mi się uderzyć Eggmana. Wow, to było piękne combo. Dobra, no i teraz zaraz będzie final boss. Nie, jeszcze nie, jeszcze jeden będzie. A gdzie tam jeszcze final boss? Jeszcze pozostało mi dwóch do pokonania. Dobra. Jeszcze fajnie nadziałem na ten pocisk na, tam na końcu. Dobra. Okej, udało nam się rozwalić dosyć szybko jednak tego bossa. Co jest dosyć dziwne. Fajnie jakbym się... fajnie się rozpadał. Ale dobra, teraz będzie przedostatni boss. Później będzie final boss. No dobra, więc teraz czas na... poznanego już nam wcześniej bossa. Dobra, troszkę sieśmy się na niego nadziali. Wow, wow. Ale go szybko rozwaliłem. Dobra, teraz już będzie ostateczny final boss, który jest dosyć trudny do pokonania. Tu na szczęście jeszcze będą trzy pierścienie, z tego co się orientuję. I są. No to wlatuje potężna machina Eggmana, którą będziemy musieli rozwalić. Jak? Zaraz zobaczycie. Tu widzicie, podskakują, czy podnoszą się do góry platformy, których będziemy musieli właśnie się rozpędzać i uderzać go w głowę. Uderzanie go w głowę jest jedynym sposobem, żeby mu cokolwiek zrobić. Tak, musimy się wybić w dobrym momencie, bo inaczej z naszego ataku nici. Lepiej się wybijać z drugiej platformy, ale ewentualnie z trzeciej też możemy. Może też w naszą stronę posłać te oto ręce. Te ręce też oczywiście możemy rozwalić, to nie jest żaden większy problem, tylko trochę strata czasu. Lepiej po prostu skakać z platformy na platformę i go rozwalać. Proszę bardzo, rozwaliliśmy finałowego bossa Eggmana. Robota Eggmana. Co mam z tym bossem? Otóż, za czas zdobyliśmy 500 punktów, za pierścienie 100 punktów. Zawsze coś. No i spadamy wraz z gwiazdą kosmiczną Eggmana. Która gdzieś tam wybuchła. Soniacz leci na dół. Wylądowaliśmy w bardzo pięknym, zielonym miejscu i teraz gratulujemy zwycięstwa z przejścia gry. Oczywiście dzięki za grę. No cóż, no i tak przeszliśmy praktycznie, może nie do końca całą, ale grę Sonic Advance 2. Dlaczego nie samą, bo w tej grze jeszcze jest parę bonusowych poziomów. Możemy zobaczyć Szmaragdy Chaosu, przejść do Tajemniczego Garden i tak dalej, ale tego już wam nie będę pokazywał. Cóż, to w każdym razie ostatni odcinek, więc ja z wami się żegnam, to do następnych serii, właściwie już chciałem mówić o odcinkach, ale więcej odcinków z Sonic Advance nie będzie. Miałem nagrywać Sonic Advance 3, ale jednak zrezygnuję z tego planu, więc to tyle z Sonic Advance. Mam nadzieję, że w miarę wam się podobały moje filmy. No cóż, w każdym razie ja z wami się żegnam, pozostawiam was z napisami końcowymi, to do następnych filmów, to cześć!